Ignos Erbs to jest nowa seria z FIFA 17, która była obiecana, powinno być na razie parę wyjaśnień, dlaczego stara się skończyła. Było w poprzednim filmie wyjaśnienia ogólnie powiedziane, a w skrócie po prostu powiem, że Napoli się skończyło z tego też powodu, gdyż złamałem swoją zasadę, czyli nie wczytywać gry. Wczytałem grę poprzednio, żeby mecze cofnąć. No i po prostu, jeżeli chcecie znać szczegóły, to obejrzyjcie po prostu poprzedni film, jeżeli w sprawie dokładnych wyjaśnień. Teraz mamy trochę inny tryb nagrywania, sposób nagrywania, gdyż pomimo, że widzicie mnie tutaj i tak dalej, to nie ma głosów z gry, tylko jest mikrofon osobno. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać całkowicie i ogólnie. Ale zacznijmy już serię z FIFA. Chciałem wam także powiedzieć, powiedziałem, ale troszkę nie rozwinąłem tego. Mikrofon jest nagrywany osobno, Audacity. Problem jest taki, że to łapie wszystko, po prostu wszystko. To łapie, wszystko łapie, takie stuknięcia na OBS-ie by nie było. Dlatego, a jeżeli coś będzie tutaj nie tak, to jest właśnie odcinek próbny. Powiedzcie, jak wam się jakość podoba i tak dalej. Także napiszcie mi... tutaj akurat burza się zaczyna. Napiszcie mi także, bo prosiłem was tutaj pod tym odcinkiem z wyjaśnieniami i chciałem poprosić także na tej nowej serii, abyście podawali jakieś ciekawe tematy, o których mogłem mówić podczas odcinków. Ktoś podał wtedy temat, że mów ogólnie na przykład o piłkarzach z swojego klubu, to znaczy, że opowiadaj o nich. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, zacznijmy nową karierę. Co będzie nowego? No jak widzicie... Czy widzicie? No Royce jest i będzie coś z Royce'em, czyli będzie po prostu Bundesliga, będzie... będą Niemcy, będzie... Borussia. Tak, Borussia będzie. Ale nie taka, że po prostu Borussia i tak dalej. Gdzieś się nie wziąłem 60% i tego normalnego okna transferowego, gdyż chcę sobie trochę utrudnić grę. Utrudnić w jakim sensie? Bo Rosja ogólnie, jeżeli chodzi o finanse i właśnie prowadzenie transferów, ma pewną specyficzną politykę prowadzenia, a dokładnie... A dokładnie nie wydaje tam chyba powyżej 20 albo 25 milionów euro za zawodnika. I taką ma zasadę. I... Chcę jej się trzymać. Ustawiam zasadę, że 25 milionów euro to jest maksimum, które mogę zapłacić za zawodnika. Drożej nie będzie, czyli jak grając na Polisę postanowiłem sprawdzić nagle Mareza za 50 milionów, to tutaj nie będzie nagle Mareza za 50 milionów, bo nie mogę. Po prostu sobie takie ustawienie dałem. No i to mam zamiar zrobić tak, że ogólnie widzicie, że teraz mam 50 milionów budżetu transferowego. Mam zamiar zrobić 3 sezony z Borussii, zobaczymy, jak to wyjdzie. I chcę pod koniec tego trzeciego sezonu mieć budżet transferowy 200 milionów i mieć wygrane co najmniej jeden raz wszystko, co można wygrać Borussią, poza tam chyba ten Super Puchar Europy, czy jak to się tam nazywało. To znaczy, że chcę mieć wygrać puchary niemieckie, puchary Niemiec, ten Bundesligę chcę wygrać i Ligę Mistrzów w tym czasie, w przeciągu tych trzech sezonów. I na koniec trzeciego sezonu, czy tam na początku czwartego, chodzi mi ogólnie po oknie letnim transferowym, mieć budżet 200 milionów. Nie ma także tak, że będzie dres, garnitur, koszula, nie będzie koszula. Nie ma także takiego czegoś, że na przykład, wezmę tego koleś co poprzednio, że na przykład postanowię sprowadzić jakiegoś zawodnika i na przykład za niego dam 20 milionów i na przykład Aubameyanga. Nie, bo to wyjdzie w sumie 70 milionów. Więc taką zasadę też mam. Mogę oczywiście sprzedać Aubameyanga i zarobić na nim 70 milionów, ale mogę wprowadzić na przykład zamiast niego trzech zawodników po 20 milionów, zamiast na przykład za zawodnika jednego dobrego za 60 milionów na przykład. Taka jest zasada. Nazwę się tu autorsko Repus Kozak, jak kanał. Dlaczego Repus Kozak? Nie wiem, tak sobie z nudów wymyśliłem po prostu. I tak jakoś wyszło. Oczywiście Polska. No i lecimy. Legendarny, 6 minut, Europa. Używane składy pobieżne najnowsze. Rozgrywki w pierwszym sezonie? Tak. Oczywiście bierzemy normalne rozgrywki. Jesteśmy tutaj w grupie z CSKA, Sportingiem i Ajaxem. Dziwne trochę. Przecież ta grupa jest zła. Lecimy ponownie, żeby przeprowadzić losowanie rozstawionych zespołów. Przecież ty jest kurwa, ja z Legio powinienem być.
Gdzie jest moja Legia, się pytam. Czemu Legia jest... To jest zrąbanie zrobione. Przecież Legia powinna być z Realem, powinna być z Borussią i powinna być z Sportingiem. Dobra, nieważne. Szkoda gadać. Zacznijmy już tutaj. No i oczywiście postanowiłem także, że to będę robić w ramach montażu tą serię, czyli że zaraz wszystko będzie tutaj ładnie cięte. Jeżeli chodzi o tworzenie materiału. No i dostaliśmy zaproszenie na turniej przedsezonowy. Oczywiście przyjmiemy zaproszenie. No i tak patrząc po poziomie tutaj z drużyn... Jezus Maria, nie ma żadnego łatwego. Chyba ten się wydaje najłatwiejszy, pomimo PSG, United oraz Liverpoolu. Oczywiście Sevilla, Everton też są. To tu... Albo ten, bo tu jest Real, no kuźwa. Więc możemy zagrać albo Puchar Mistrzów, wezmę Puchar Amerykański, zaszaleję. No i tak, zacznijmy trening, posiadamy oczywiście... Najpierw pokażę wam skład, o! Skład wygląda tak. Aubameyang, Royce, Dembele, Piszczek, w ogóle dziwne rozstawienie Piszczka, Weigl, Götze, Schmelzer, Bartra, Sokratis, Ginter. Troszkę to zmienię i zaraz wam pokażę, jakby to będzie wyglądać ostatecznie. No i tak wygląda ostatecznie skład, który złożyłem. W ataku oczywiście Aubameyang, środek pomocy ofensywnej Kagawa, Dembele prawa pomoc, Weigl środek pomocy razem z Castro, lewa pomoc Royce, lewa obrona Schmelzer, lewa środek obrony Bartra z Kratisem, prawa Piszczek, bramka Weidenfeller. No i od razu powiem, jakie zmiany w składzie zamierzam zrobić. Oczywiście Götze. Chłopie, ty nie wiesz grać jak... nie wiem, że ty... Chujus. Idziesz na sprzedaż od razu, ale w zimowym, bo ty dopiero przyszedłeś, więc nie będę mógł cię opylić. Jednocześnie na opylenie według mnie pójdzie Kagawa, ale chyba też w zimowym nie jestem pewien do końca, jestem pewny. Niestety chciałbym, żeby Weidenfeller bronił aż do usranej śmierci, aż jeszcze na emeryturze tutaj siedział na tej bramce i rzucał się. Ale to jest jednak FIFA i chcę to rozwinąć tak jak na najlepszy skład. No i mam nadzieję, że mi wybaczycie, że Weidenfellera opylę, ale opylę razem z Burką. Burką, no i tym, kurwa, pozostałymi bramkarzami. Wiadomo, kogo sprowadzę, no kurwa, Gianluigi Donnarumma musi być. Nikogo innego nie sprowadzę. Oczywiście to jest zarobić tych dwóch zawodników, którzy mi się bardzo podobają, tacy przyszłościowi, a dokładnie Emre Mor oraz Pulisic. Tutaj wam mogę powiedzieć dokładnie, ile oni mają potencjału, ponieważ mam odpaloną stronę SoFiFa i tutaj właśnie wszystko jest ładnie opisane. Emre Mor, kurwa mać. Emre, bo na samą Mor jest za dużo osób. Emre Mor. 84 potencjału ma, całkiem sporo. Ogólnie bardzo mnie dziwi, że on jest prawym pomocnikiem. Na napad go raczej damy. Będzie grać pod napad, czyli za Aubameyanga będę go wpuszczać. Jest bardzo szybki, ma 4 gwiazdki sztuczek. Grałem nim chyba w FIFA 16, jak jeszcze tam był mniej popularny i tak dalej. Czy jak Borussia nie był. Zwinny, szybki. Wytrzymały już trochę mniej, ale jak będzie z ławy wchodzić, to pół biedy. Stóżki 4, lewa noga lepsza, czyli taki... Wiele osób mówi drugi Messi. No, kurdupel, więc w sumie też. Wysoka pracowitość w ataku, dribble, akrobata, dryg. Zarąbiste cechy. Kolejną osobą jest Iwan, ty miałeś tak? Kurwa mać. Pulisic, ty miałeś na imię Iwan? Chuj wie w sumie. Okej. Okay. Pulisic jest kolejnym zawodnikiem, już wam tego przedstawię, ile ma potencjału. Pulisic. Jak ktoś powie, nie Iwan, Christian Pulisic. Christian też ma 8,4 potencjału, też nie jest to mało. Też to jednak nie jest jakaś niesamowita liczba. No ale no nie można marudzić, jak już mamy takich dwóch dobrych zawodników. Na zmianę oczywiście mamy Szurle, to kuźwa taki zmiennik, że tut malina. Więc tak, Weidenfeller idzie, out. Ze wszystkimi bramkarzami idzie Donnarumma na jego miejsce. I to jest wielki problem także. Schmelzer. Pamiętam Schmelzera. Schmelzer to jest taki zawodnik, taki cudo. Pamiętam jak gra chyba, nie wiem, z Borussią to był mecz, czy jakiś, z Borussią, z Bayernem. Jakiś ważny, jakiś inny ważny mecz. I było, jak była tam jakaś akcja, rozgrywali w polu karnym, Borussia.
ale wysunęli przed pole karne, bo chyba od kogoś się odbiło. I Szmelcer jak wbił z lewej nogi i walnął z 30 któregoś metra taką bramę. Kurwa, pamiętam to, jak to byłoby wczoraj albo dzisiaj. Wysoka pracowitość w ataku w obronie, to się ceni. Wytrzymałość też bardzo duża, ale jednak sądzę, że bym go zmienił. Tylko to jest bardziej już mój cel drugorzędny, i to znacznie drugorzędny, gdyż chciałbym usprawnić środkową pomoc jakimiś tutaj zawodnikami pokroju Tillmansa na przykład. Dele Alli chyba jednak będzie za drogi, tak coś sądzę. Piszczek, no kurwa, Polak. Wielki Polak. Prawie że papież. Ale 31 lat, no kuźwa, na 3 sezony to jakąś się osłabi. Trzeba jednak korzystać z tego, że on ma jakiś tam jeszcze overall i coś jest warty. Przeczytajmy w ogóle tutaj wiadomość. Okej, sprzedaż koszulek. Wow, ile wy chcecie, kuźwa, cel. Teraz ogólnie cele obejrzę. Cele. Biuro. Oczekiwania. Rozwój młodzieży. W ciągu dwóch chyba sezonów daje jednym juniorom ściągniętym do pierwszej drużyny w jednym sezonie. Kurwa. O co w tym chodzi? W ciągu dwóch daje jednemu juniorowi ściągniętym do pierwszej drużyny w jednym sezonie szansę na gry w następnym gry w następnym sezonie lub po wejściu z ławki. Co to kurwa znaczy? Jak ktoś mi przetłumaczy, będę szczęśliwy. Będę starał się tutaj mieszać coś z tymi juniorami. Ekspozycja marki. Zarób pizdu, że hajsą na koszulkach. Zarób pizdu, hajsą na kontraktach z mediami w ciągu 3 sezonów. Finanse. Zwiększ wartość klubu o 20%. To nie będzie problem, szczególnie z 3 sezonów. Na serio niska. Sukces krajowy. Deutscher Pokal. Chyba dosyć niska, jak jedna ósma finału. Bundesliga zakwalifikuje się do Pucharów Mistrzów, ja liczę na mistrzostwo nawet. W ciągu dwóch sezonów wygra ligę, no liczę, że damy radę. Sukces międzynarodowy, Puchar Mistrzów, półfinał. To akurat jest chyba najwyższy cel według mnie. No i tak, zacznijmy od poszukiwań. Zaczynamy oczywiście od Gianluigiego Donnarumy. Ale nie, wiecie co, ja tutaj poszukam zawodników, no i widzimy się i ja wam wszystko powiem, co tutaj poplanowałem i tak dalej. Dobra, zajmę się transferami i to teraz tak wygląda, że zawodników, których chcę opylić, to są owi zawodnicy. Burki, Reimann, Bonman, bramkarze oczywiście, Weidenfeller. Do tego jest jeszcze Piszczek i Sachin. Czemu Piszczek? Ze względu na wiek głównie. Szacunek oczywiście dla Piszczka, trochę kamerę poprawię. Szacunek dla Piszczka i tak dalej. Kurwa, idzie w górę, jebana suka. Jest lepiej, według mnie. Szacunek dla niego, bo no, Polak, prawa obrona, wysoki poziom. I tak dalej, ale jednak wiek, jednak przyszłość klubu, takie rzeczy też trzeba patrzeć. Lista życzeń. Gianluigi Donnarumma na pewno. Bayern chyba też poniżej 25 milionów powinien się spokojnie zmieścić nawet. Tego co ja tam, Jury Tillmans na stówę. No i dalej to są już głównie takie, a może nie. No i przedstawię, Julian Brandt, no to jeżeli ktoś oglądał Napoli, kurwa, sorry. A to kurwa wszystko słychać niestety przez to Audacity. Ja mam krzesło przez 4 lat, czy 5. Julian Brandt, lewa pomoc, no nie muszę tłumaczyć chyba. Jak on jest tutaj kozakiem, ma swoje przebłyski, ale ma także duży potencjał i tak dalej. Bruma, ja pierdzielę, jak Bruma daje Didę, to mało osób się, kurwa, wszyscy się kryją. Leon Bailey i Kowalenko, to wziąłem głównie ze względu na to, że dobrze wyglądali na stronie są FIFA. Znaczy, że dosyć tani, ale mają dobry potencjał. No i mają także dosyć mały overall. Dele Alli. Jest szansa, że Dele Alli zmieścił się przy 25 milionach. Mała, ale jest. Gdyż ogólnie chyba ma wartość 23 miliony teraz, obecnie. No i Rashford i Hanahio, to się jeszcze zastanowię dokładnie, który z nich. Może nawet oba, jak hajsu starczy. No i chciałem jeszcze coś pomieć troszkę o składzie. Dembele, jak pamiętacie, Dembele oczywiście z Napoli, ale on jest teraz tak dokokszony, ten Dembele. Szybkość biegu 9.1, wcześniej miał chyba 8.4 i przyspieszenie miał mniejsze, chyba 90. Ale teraz, to jest kuźwa dzida, zobaczycie. Czy ja też pewnie zobaczę.
jeszcze nie sprawdzałem, ale ja wierzę, że jak ma ponad 90 przyspieszenia i prędkości, to będzie niszczyć. Zauważyłem także, że mamy dobrego zawodnika. Larsen też dosyć spory potencjał, ale bym miał go ściągnąć do Portsmouth, a nie na przykład do Borussii. Ale Paslak jest także młodym zawodnikiem, średnia pracowitość ataku obronie, ale jednak jest dosyć młody, ma duży potencjał, 8-4 chyba też około, coś w tym stylu. Durm jest, ma także chyba 8-4 potencjał, ale on już ma 24 lata. No i co, Guerreiro, ty ile masz lat, chłopie? 22, no może też masz niezły potencjał. No i ogólnie nie ma takich zbytnio starych zawodników, są oczywiście niektórzy. I to jest właśnie coś takiego, że sprawia, że według mnie Borussia jest lepszym klubem niż Bayern, szczególnie na jeżeli boty nimi grają. Może Bayern może ściągnąć lepszych zawodników, jeszcze chyba Ramosa pyle. Jak mam ściągnąć Ikanakio albo Rashforda, no to myślę, że Ramos może iść out. Pamiętam jak w ogóle, a to powiem jak może podczas meczu, żeby tutaj nie zanudzać. Trening, zacznijmy od treningu także. No i pierwszy trening jest najgorzej, Dembele całkiem nieźle poleciał. Reszta tak średnio. No i tak, pierwszy mecz będziemy toczyć z Sevillą. Mamy ciężką grupę, Manchester, Sevilla, Everton. No każdy mecz to jest kuźwa walka o wszystko. No i co tu, czy mogę wam coś jeszcze tutaj pokazać, coś jeszcze powiedzieć? A zajmę się jeszcze kadrą juniorską, ale to zaraz już widzimy się w meczu. No i tak, tak wygląda moja tutaj kadra juniorska, jeżeli chodzi o sieć scoutów. No i mamy tutaj naszych scoutów, wysłałem ich trzy miejsca. Pierwszego wstęp do Polski oczywiście, drugiego do Niemiec, a trzeciego do Francji, gdyż z Francji całkiem jeździ zawodnicy się pokazują. Zacznijmy trochę hajsu, no ale trzeba się poświęcić. I tak niedługo pewnie z dobrych transferów pójdzie hajs na nasze konto. No i cóż, możemy według mnie zaczynać pierwszy mecz z Sevillą. Ja tylko zapiszę, żeby wszystkie postępy były zapisane na 100%. No i widzimy się w meczu. No i wychodzi nasza Borussia na boisko. No jak widzicie, dałem mówić temu Szpakowskiemu i tak dalej. Bo jak będzie mówić ciekawe rzeczy, to się przymknę. O ile dźwięk z gry jest chyba wyłączony, tak mi się przynajmniej zdaje. Czy inaczej na pewno, bo nagrywam mikrofon tak, żeby dobrze zsynchronizować. To co jakiś czas mogę puścić, żeby na przykład takiego Szpakowskiego posłuchać. Sevilla rozgrywa akcję. Jest na prawym skrzydle. Cyk, cyk, wchodzi w środek. Cyk, cyk, wchodzi. Wchodzi, ale jest, tutaj Piszczek wyjaśnił. Royce ładnie przejął piłkę, faulowany, ale brutalny faul. No żółta co najmniej. No i będziemy pewnie dośrodkowywać tutaj z tego rzutu wolnego. Kagawa, Shinji Kagawa, tu widzi Aubameyang, prawa noga, obrócił się, no ale nad poprzeczką. Ogólnie tak a propos Kagawy, to ja parę lat temu mógłbym go zaliczyć do top 5 najlepszych pomocników, no na pewno pomocników ofensywnych, na świecie. Tylko wyjść ten sprzedaż do Manchester United bardzo mu zaszkodziła według mnie. No po prostu pogorszył swoje umiejętności, nie mógł się odnaleźć i tak dalej, jak teraz ostatnio mam Mkhitaryan. I mam nadzieję, że Mkhitaryanowi będzie jak najlepiej szło. I nie podzieli losu Kagawy, który po prostu straci na tym przejściu do Manchesteru. Aubameyang przy piłce. Aubameyang faulowany, nie, jednak czyste przejęcie. No i mamy out. Royce na skrzydle. Royce na skrzydle, podaje do Aubameyanga, ale niestety wbił obrońca Sevilla i wybił. Szkoda, że Krychowiaka tutaj nie ma, to był ciekawy mecz w takim razie. Ale tu podanie piętką. Castro, Dembele, Royce. Royce odgrywa do Dembele, Castro, rozgrywanie przed polem karnym. Tu środek do Aubameyanga, Aubameyang dochodzi do piłki, Schmelzer jest na skrzydle, Schmelzer lewa noga, Schmelzer dośrodkowanie, ale raczej bramkarz właśnie wybił. No i obrona przeciwnika jest przy piłce. Ogólnie jak była propozycja, że mówi o zawodnikach, to może troszkę o nich pogadam. Skupię się na ataku ogólnie Borussii. Na ataku na przełomie ostatnich kilku lat. Główka, nic nie wyszło. Jednak to chyba dośrodkowanie na Kagawa. Kagawa w główkach nie jest cudem. I o ataku ogólnie pogadam, czyli że moment Lewandowskiego jak był.
Bym powiedział jeszcze o poprzednim napastniku, który był, tylko zapomniałem jego nazwiska, więc nie chcę tutaj tak mówić, że on i nie będę miał nawet nazwiska do podania. On był przed Lewandowskim i on był tutaj właśnie taką... Nie, on też miał być takim drugim Lewandowskim Borussii, a kariera się źle potoczyła i gra w jakichś gównianych klubach teraz. Możecie przypomnieć... Aj, broni Weidenfeller. Możecie przypomnieć oczywiście nazwisko w komentarzu. No i tak. A tak to pamiętacie, no lewy przebłyski, jego cudowne gry. O, ale tutaj się ładnie Kagawa wysunął. Kagawa, może szybki nie jest, ale jest zrąbisty dribbler. Tu już Royce się wybiega. Royce wszedł w środek. Royce Luta Kagawa? Jest, 1-0. Okej, okay, wracając do tematu naszych tutaj zawodników, napastników. Lewandowski każdy wie, 4 gole z Realem, cudo w Borussii. Ale jak Lewy odszedł i to jeszcze do Bayernu, to powstała luka. Wprowadzono dwóch napastników. Ogólnie Aubameyang był tak, że często grał na pozycji ataku w Borussii, czy często, no grywał na pozycji ataku, jak był Lewandowski. I doszło kolejnych dwóch zawodników. Aubameyang został przesunięty na inną pozycję. No i doszedł Immobile, który był wtedy królem strzelców Serie A w ogóle. I doszedł Ramos. Immobile miał być przyszłością Borussii, a Ramos miał być doświadczeniem dla Borussii. Czyli, bo Ramos tam chyba 28 jak przechodził, w tym momencie nie ma pojęcia, Jezu, co Bartra robi w ataku. Ramos miał 28? Albo nie, ile teraz ma Ramos, mam go na ławie, nie chcę tutaj także ściemniać. Czy był na pewno starszy niż Immobile? No 28 około. Teraz ma 30. I Immobile miał, nie, 22. Świetnie się zapowiadał w ogóle Immobile. No i także były dobre oczekiwania po tych pierwszych meczach, że Immobile chyba tam gola strzelił, dosyć ładnego, taki, że wykazał się po prostu instynktem napastnika. No i tego oczekiwano, ale później co się stało z Immobile, to co się stało z Balotellim w Liverpoolze, czyli w sumie nic. Aubameyang. Weigl. Kagawa, dobra, skupiłem się na grze, ale w sumie Aubameyang nie, za mocno. No i tak, stało się to samo co z... W sumie Aubameyang, Lewanuszka technicznie, ale świetnie bramkarz dograł do Aubameyanga. Najlepsza asysta chyba w tym sezonie. Liczono na nich, ale zawiedli. Jeden i drugi, czyli Ramos grał o wiele lepiej niż Immobile, ale i tak to było za mało. Immobile szczególnie zawiódł. Oczywiście Immobile po sezonie chyba przeszedł. Wszystkie oczekiwania wobec niego spadły, po prostu stał się takim średnim napastnikiem, na razie nie błyszczy. Tak jak błyszczył kiedyś z Torino, tam jeszcze Glik nawet grał wtedy w Torino z Immobile. No i był problem. Co z atakiem, napadem? No i wrócili do Aubameyanga, i Aubameyang okazał się cudownym napastnikiem. Jednym z lepszych. Razem tam z Mkhitaryanem w poprzednim sezonie taki duet tworzyli. Cudowny. Mkhitaryan to gra... Kurwa, no nie wiem, czy... dobry blok. Dobra, nieważne co do Mkhitaryana, mamy wrócić do ataku. To oni tworzyli cudowny duet. No i teraz napad Borussii według mnie jest bezpieczny, no bo Aubameyang dobry napastnik jednak. Kto tam jeszcze? Mor, dobry ten... Dobra przyszłość się zapowiada. No i... Cudownie może być. Może być chyba według mnie tylko w tej Borussii lepiej, szczególnie dlatego, że mają z młodych zawodników. Bayern niekoniecznie. Bayern ma dobrych zawodników, ale ma starych. No, Robben ma chyba po 30, jest spokojnie. Robben. Ribery też szkoda gadać, jest starszy jeszcze od Robbena. Lewy też nie jest młodym talentem już. No i Neuer także ma, jest chyba coś w okolicach 30, więc według mnie Borussia ma znacznie lepszą perspektywę na przyszłość, ale Bayern ma większe pieniądze na przyszłość. No to się według mnie tak wyrównuje. No i cóż, chyba skończyły się wszystkie według mnie tematy na napad tych zawodników. Kurde, Lukas Baroš. Lukas Baroš tak się nazywał napastnik, który był także... Lukas Baroš, chyba tak się pisało, jakby ktoś o nim w Wikipedii poszukać lub gdziekolwiek. To był napastnik, także był, on miał być konkurentem Lewandowskiego, raczej był, Lewandowski miał być konkurentem jego. Okej. Okay. No, w sumie wy tego nie słyszycie, więc mogę gadać cały czas.
Więc miał być Lewandowski konkurentem dla Barosza, a go wypchnął spokojnie ze składu i Barosz gdzieś poszedł out w ogóle ze składu do innego klubu. No i później oczywiście Lewandowski zdominował atak, ale kurwa, do teraz nie mogę mu wybaczyć, mimo że bryluje w tym Bayernie, że mu to wyszło na dobre, ale że do Bayernu przeszedł, no kurwa, i to jeszcze rozumiem, jakby Lewandowski postanowił. Tutaj pomogę wam dla drużyny, chcę odejść gdzie indziej, no wiecie, tam hajs i tak dalej, no ale dam wam zarobić na sobie jeszcze. I by chociaż na transfer przeszedł, a nie na po prostu na nowy kontrakt. Że kontrakt mu się skończył z Borussią i postanowił przejść do innego klubu. Czyli do innego to pół biedy, ale właśnie do Bayernu. Okej, mamy rzut wolny, chyba Royce będzie wykonywać, ale ja Royce'em wkręcę. Cyk. Ajajaj, w blok. Nie, coś tak czułem, że właśnie za słabo, po tym jak te kreski się tak słabo naładowały. Uuu, ale wchłonął, widzieliście jak wchłonął te banery reklamowe? Taki fajny bóg FIFA. Ale tutaj może to już nie być taki fajny bóg, jeżeli on tutaj wyprzedza. Chociaż Dembele te 90 tempa, jeszcze jak pójdzie na prawą obronę Bellerin, to zupełnie będzie tempo takie na prawej stronie. Po lewej to może być jeszcze troszkę gorzej z powodu Schmelzera, ale Schmelzera postanawiam zatrzymać, żeby nie zmieniać tak całego składu. Ole, podanie do Aubameyanga. Aubameyang! Ale blisko było. Dobra, postanawiam sprowadzić zmiany. W zamian za Royce'a widzicie Schürrle wchodzi, w zamian za Kagałę wchodzi Emre Mor, a na prawą pomoc wchodzi Christian Pulisic. Chcę sprawdzić, jak będą grać tutaj ci młodzi zawodnicy w tej FIFA, bo pamiętam jak grał Emre Mor oraz Pulisic w 16, gdyż ja ich miałem właśnie w Portsmouth. Tak sobie właśnie myślę, czy nie zrobić kariery pod Portsmouth albo także czymś z angielskiego. Ale no i muszę się jakoś rozkręcić to Borussię tutaj, co tutaj pomyślę właśnie o słabszych drużynach z NPower League 2. Ale ładnie przejął bez faulu. Cudownie. Lecimy z kontrą, Emre Mor właśnie przy piłce. Drugi Messi leci, drugi Messi, tutaj widzi chyba Schmelzera, myślę, że to Schürrle, Schmelzer, szkoda, bo zmęczony. Schmelzer, ale podanie, ale niestety wygarnęli. Chyba to był nie Weig... Castro chyba wbiegał. Chociaż mogę się mylić, bo nie patrzyłem na nazwisko. Uso pod polem karnym, Ben Yedder, ale dobry blok. Bodajże Bartry. W ogóle Bartra też ciekawy transfer do Bundesligi, do Borussii. Myślę, że Hiszpan miałby iść, to jednak do Hiszpanii zostać, gdyż Hiszpanie rzadko odchodzą z Hiszpanii. Jak już wychodzą, to do BPL głównie, nie do Francji ani nie. No poza. Kurwa, co odbiło mi się. Poza Jesse Rodriguezem. Oj, ale broni Weidenfeller. Poza Jesse Rodriguezem. No i do Bundesligi tym bardziej mniej zawodników. Jeszcze do Serie A jest trochę chyba Hiszpanów tam. No ale do Niemiec to Bartra w ogóle mnie zaskoczył tym, że przychodzi. Oczywiście nie miał miejsca w składzie tam w Barcelonie. Szczególnie jak przechodził do Barcelony, teraz Umtiti. No jednak chyba Matie tam jeszcze jest w tej Barcelonie, tak mi się zdaje. Vermaelen chyba już, tak, Vermaelen został sprzedany. Mają jednak Mascherano, który no jednak całkiem dobrze gra, czyli całkiem dobrze, no kluczowy na obrońca Barcelony. Piqué, którego raczej nikt nie wypchnie ze składu. Castro, tu ma po lewej Schürrle. Kogo tam jeszcze mają? No i kurwa, Bartra by tylko się marnował. Szczególnie przy tym, co zrobił z Bale'em, że go kurwa tak pozwolił się prześcignąć. Pulisic do Aubameyanga. Aubameyang przedłuży główką? Nie, a piętką jeszcze chciał jak Ronaldo, ale niestety nic się nie stało. Jak widzicie, mamy znaczną przewagę w strzałach, 11-6. Mamy także 2-0, więc nie ma co się bać o wynik. 3 pewne punkty. No i następny mecz albo z Evertonem, albo z United. No, broni Weidenfeller. Szkoda nie się z Weidenfellerem rozstawać, ale niestety ten wiek i overall. Jakbym miał jednak te 8-3 na przykład, to może bym go jeszcze zostawił, ale 7-8? No niekoniecznie. No i koniec meczu, 2-0 wygrana, zwycięstwo. Bez Krychowiaka nie mieli szans zupełnych.
No i zaraz zacząłem sobie, jak widzę, okienko transferowe i rozegramy jeszcze kolejny mecz. No i wygląda na to, że Manchester zremisował z Evertonem, jak było wcześniej napisane 1-1. Gramy obecnie z Evertonem, czyli mamy znacznie naszą przewagę, jeżeli chodzi o, o mecz. Ale ja muszę stworzyć drugi skład z tego też powodu, że żeby właśnie grał na takie mecze, które, no żeby pierwszy skład mógł odpocząć, żeby go nie wymęczyć do końca. Więc za chwilę się widzimy już, jak ustawia tutaj ładny drugi skład. No i tak wygląda drugi skład, którym zagramy sobie w tym meczu. Oczywiście on w wyniku okna transferowego będzie się zmieniać, tak samo jak główny skład. No i wygląda tak, na bramce oczywiście Weidenfeller, zostawię go. Prawa obrona Durm, mimo że jest on lewym obrońcą, to się zostawiam Paslak czy Durm, ale jednak Durm jest o te 10 overalla lepszy. To postanowię dać Durma, ponieważ na lewej jest Guerreiro. Środek obrony Bender, Ginter, a myślałem nad Subotićem, czy go nie wstawić, no ale jednak też ma swój wiek, trochę Subotić. Mimo że go bardzo szanuję, pamiętam, obrona Subotić, Hummels, to dla mnie było cudo parę lat temu. Road, Götze, środkowi pomocnicy, Götze niestety, no kuźwa. Jednak jak już ma być u mnie w klubie, to jednak chcę go wykorzystać, jego potencjał, no muszę kamerkę poprawić trochę niżej, bo nie, ona chyba idzie w górę. Nie wiem, kabel ją pociąga, albo tak leci. Kurwa, ale to jest denerwujące, ta kamerka czasami. No bo na serio, ustawiam ją niżej, ona leci sama w górę. Dobra, jakoś może być. Nie znikaj mi, aż taki nudny nie jestem. Emre Mors, SPO, żeby się rozwinął. Ramos w ataku, prawa pomóc Pulić i Pulisić i lewa Szurle. No i lecimy teraz mecz z Evertonem. Manchester będzie grał z Sevillą. Możliwe, że Manchester wygra, ale jednak nie możemy tutaj. Musimy dać siebie wszystko, żeby awansować dalej po prostu. Road przy piłce. Aj, przepchnięty, ale jest Mor. Podanie do Pulisicza. Pulisic lutuje, ale niestety prosto w Stekelenburga. W ogóle Stekelenburg jest takim ciekawym piłkarzem dla mnie, że on zawsze był dobry, ale tylko dobry. Nic więcej. Zawsze pamiętam jeszcze FIFA 08. Albo tam nawet 07, jak tworzyłem sobie te kluby, tak z nudów, takie kluby niestandardowe, to dawałem tam Stekelenburga i on jest takim właśnie takim piłkarzem fajnym, ponieważ się gdzieś tam przesuwa i tak dalej, ale niestety geniuszem nie był. Ale tutaj się pogubili zawodnicy, Emre Mor przy piłce, Ramos czeka na piłeczkę, Ramos luta i jest bramka. Pogumienie obrońców wykorzystał Emre Mor, otrzymując piłkę, odegrał cudownie do Ramosa. No i jeszcze piękniejsza brameczka padła. O, taka. Takie cudo. Ale luta siadła, ja w ogóle nie byłem pewien, że coś takiego siądzie. Barkley chyba strzelił. A nie no, bramka piękna, trzeba przyznać. Bo takie dośrodkowanie tu, myślę, no wybiją na stówę, no i co, pogubili się, a on już tak się pięknie zwoleja z pierwszej piłki. A nie, Bynes, nie Barkley. No w sumie u nich w Evertonie to wszyscy zawodnicy wyglądają podobnie. O, strzał był, leciała poza bramkę, co racja, ale jednak ładnie tam się przepchał ten Ginter. Podobne podanie. Czy coś z tego wyjdzie? Nie, niestety bramkarz wybił. A może jednak, a może... Ej, zawsze mam taki odruch, że strzela i zanim się zorientuje, co się dzieje w polu karnym przy takich piłkach. Mario Götze. Tu jest Road, chociaż chciałem podawać do Ramosa. Road, teraz podanie do Ramosa. Jak on wbił, nie sądziłem, że on się przebije przed obrońców. Ale taka dynia, Ramos, druga brameczka. Cudo. Takie cyk. Teraz właśnie zrobiłeś mi problem, Ramos, gdyż nie jestem pewien, czy cię sprzedawać i sprowadzać Rashforda, albo i Hanakio. Ja chyba Rashforda sprowadzę. Czy ciebie zostawić? Ech, taki głupi dylemat. Ole się przedarł, ale został zablokowany strzał drugi raz przez tego samego obrońcę. No i ostatecznie łapie Weidenfeller. Emre Mor przejął piłkę. On jest szybki, on jest zwinny i dośrodkował do Ramosa, który strzela drugą bramkę z główki, strzelając tym samym hat-tricka w tym meczu. Ale to pięknie rozegranie, poza tym druga asysta Mora, to trzeba podkreślić. Dośrodkowanie Evertonu, piłka wybita, ale nic nie zrobili. Jednak może, ach, strzał w słupek.
Rode prowadzi piłkę, ale był faulowany nieczysto. Żółta kartka co najmniej będzie. No, znaczy na pewno żółta kartka, na czerwono nie ma co liczyć. No i będziemy dośrodkowywać w pole karne. Szurle. Gdzieś. Tutaj. Szurle. Durm. Aj, obok bramki. No i tak, postanowiłem wprowadzić parę zmian. Na lewą pomoc chodzi Park Yo-ho, który ma niską pracowitość ataku, dlatego zmieni go Guerreiro, on wejdzie na lewą obronę. Zszedł oczywiście Szurle z tej pozycji, tutaj wchodzi Merino i Sahin. No jego Sahina też chcę sprzedać, zresztą no, taki średnio zawsze go lubiłem. Ja praktycznie nigdy go nie lubiłem, o tak. Poza tym podatny na kontuzję. No i Merino. No po prostu dobry zawodnik na zmiany. Reszta zawodników nie wygląda na wycieńczonych, dlatego nie ma co sprowadzić żadnych zmian. No i cóż, kontynuujemy. Wemre Mor, podanie do Ramosa. Ramos odgrywa do tyłu. Podanie do Roda. Rod przy piłce. Rod. Szurle, czy na zakończenie? Niestety, bramkarz wybronił z Tekkenenburg. Już miałem nadzieję, że tak na zejście strzeliłanego gola. Chociaż może coś wyjdzie, jednak nie. Ale tutaj podanie do Ramosa, ale wybieg. Ramos jest szybszy. Cyk, wchodzi w środek, Ramos. Ramos jeszcze przy piłce, podaje do Szurle. Szurle, ale od obrońcy. Ale chyba od Mora się odbiło i sędzia uznał za spalony. Mor ładnie podał do Pulisicia. Pulisic jest rozpędzony na prawym skrzydle. Czy znowu znajdzie Ramosa w polu karnym? Ajajaj, obrońcę zablokował. I mamy rzut rożny. Guerreiro przy piłce, dośrodkowuje do Ramosa, ale niestety nie wyszło do Ramosa, jednak Pulisic. Ale broni Tekkenenburg. Guerreiro rozpędzony na lewym skrzydle, goni Coleman. Coleman niestety jest też szybkim obrońcą, ale może jednak przepcha, nie. Ale Ramos tu przepchał. Podanie, Emre Mor, luta z pierwszej, Tekkenenburg. Guerreiro wrzuca, no i niestety znowu na Emre Mora i obrońca to przerwał. Ale podanie do Deulofeu, Guerreiro go nie dogoni, gdzieś jest wyczerpany. Ale strzela w Weidenfellera i on broni tą piłkę. Chociaż Everton rzucił się teraz całym składem do ataku. I może coś im wyjść? Chociaż, a może? Wybij to, co ja zrobiłem? Dobra, Jezus Maria. Już się pogubiłem, po prostu tak wyłaź Weidenfeller, wyłaź. No jak kliknąłem Y, to akurat złapał i wypuścił sobie piłkę. Ale Lukaku tu na skrzydle wystartował, dośrodkowuje, ale podanie zostało przerwane. Chociaż podanie do zawodnika Evertonu, ale nic nie zdziałał. Weidenfeller luta do Ramosa. Może coś jeszcze z tego wyjdzie. Pulisic przy piłce. Pulisic do Emre Mora. Emre Mor, ale niestety koniec meczu. Wygrywamy 3-1 z Evertonem. Cudowny wynik. No i ja myślę, że możemy się zobaczyć w kolejnym odcinku. Jeszcze tego rozegram. Okres pomiędzy meczami. Ale pewnie właśnie tylko raporty przyjdą o zawodnikach. Więc transfery sam porobię i po prostu wam w kolejnym odcinku powiem, jakie kwoty dałem i zobaczymy, czy zawodnicy się na nie zgodzą. Więc mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Pamiętajcie o łapkę, gdyż to jest ważne, jeżeli chodzi o pozycjonowanie filmu, szczególnie takiego niestety mojego kanału obecnie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!